szpitale, w ośrodkach aparaty. Również są, były kiedyś nowością. Teraz są już bardzo popularne. I jakby lekarze coraz częściej obcują bardzo mocno z nową technologią różnego rodzaju. Bo te wszystkie sprzęty są bardzo zaawansowane. To, co nas wyróżnia, to to, że my dedykujemy ten sprzęt profesjonalnej służbie zdrowia. Będziemy chcieć ich jak najszybciej wyedukować w tym sprzęcie, pokazać, jak to działa. Słuchamy cały czas ich podpowiedzi, ich opinii na ten temat i wierzymy mocno w to, że przyda im się to w codziennej opiece nad kobietą w ciąży. Co widzimy u pacjentek, kobiety naprawdę nie trzeba edukować, one bardzo chciałyby mieć po prostu spokój, chciałyby mieć dostęp do tego typu technologii. Dużo kobiet się zgłasza do nas i pyta, czy mogą, czy jak dotrzeć do tego rozwiązania, więc widzimy ogromną potrzebę ze strony kobiet, a urządzenie jest stosunkowo proste. Oczywiście jest pewna bariera wejścia z tym związana, trzeba troszeczkę spędzić czasu na to, żeby poznać, jak to działa, zrozumieć pewne zależności, zobaczyć, jak działa platforma. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że my całą odpowiedzialność z analizą zapisu i jakby pracę nad tą analizą bierzemy na siebie. W związku z tym lekarz, położna, który ma to rozwiązanie, oni dodatkowo, jeżeli przyjdzie kobieta na przykład po tygodniu z wykonywanym codziennie zapisem przez cały tydzień, będą w stanie przeprowadzić różnego rodzaju predykcje, czyli takie już bardziej zaawansowane myślenie w stosunku do tego, czy jest potrzebna jakaś dodatkowa opieka, dodatkowe badanie, bądź też może nawet umieszczenie kobiety na patologii ciąży, jeżeli jest takie wskazanie. Więc oni, dla nich to powinno być świetne narzędzie do tego, żeby wykrywać różne małe i duże zagrożenia i uważam, że to jest warte tego, żeby poświęcić chwilę czasu, żeby się tego nauczyć. A teraz ważne pytanie o model biznesowy. Ty już Pani o tym trochę mówiła, ale może nawet mniej mnie interesuje, jak Państwo będą na tym zarabiali, bo to Państwa problem. Mnie interesuje, mnie jako kobietę, ile ja będę musiała za to zapłacić i jaka będzie też dostępność tego. To znaczy, no wiadomo, że to się rozwija, wiadomo, że na początku coś tam, a potem coś tam, ale tak dla mnie, co ja muszę zrobić, żeby z tego skorzystać? No jak to już ruszy, oczywiście. Zapytać swojego lekarza prowadzącego, bądź też położną, bądź też ośrodka zdrowia. Będziemy też chcieć dotrzeć do szkół rodzenia, czy posiadają tego typu rozwiązanie, bo to oni będą oferować usługę monitorowania w domu jako urządzenie, które oni będą posiadać. Więc w pierwszej kolejności sugerowałabym ten krok. Jeśli nie, to zapraszamy do kontaktu z nami. Postaramy się, aby lekarz, dana szkoła rodzenia, bądź też położna, która prowadzi daną pacjentkę, jak najszybciej mogli się w takie urządzenie zaopatrzyć i mogli taką usługę świadczyć. Jakiekolwiek przewidywania dotyczące ceny końcowe, jakiekolwiek. Czy albo chociażby modelu, czy to, nie wiem, abonament, czy to... Za każde KTG będzie jakaś opłata, czy... Myślę, że jedno i drugie jest bardzo prawdopodobne, czyli wyobrażam sobie to w ten sposób, że położna w momencie, kiedy wędruje od pacjentki do pacjentki, rozlicza się z nią za dane badanie. Natomiast jeżeli lekarz wypożycza takie urządzenie do domu, no, jest jedna i druga możliwość do wyboru w moim odczuciu. Czyli zarówno może się rozliczać z pacjentką za każde wykonane badanie, bądź też za czas wypożyczenia sprzętu. Ja się nawet nie orientuję, ile KTG może kosztować w prywatnej służbie zdrowia. Jakie to są mniej więcej ceny w tej chwili za jednorazowe takie badania? W dużych miastach jest to cena pomiędzy 40 a 50 zł za jedno badanie KTG wykonane, kiedy trzeba dojechać, poczekać w kolejce, wykonać badanie, poczekać na analizę. To jest mniej więcej taki koszt. I tak myślę sobie, że w momencie, kiedy dana kobieta ma dostęp do prywatnej służby zdrowia, to ma szansę takie urządzenie, z takiego urządzenia skorzystać. Natomiast większość kobiet, które korzystają z Państwowej Służby Zdrowia, no nie będą w stanie użyć tego. I czy to jest taki moment, kiedy ciężar odpowiedzialności za te kobiety ciężarne, ciężar dla kobiety ciężarne, przenosi się na prywatną służbę zdrowia? Jak to jest? Na pewno Państwo mają takie wizje przyszłości. Czy rzeczywiście prywatna służba zdrowia będzie przejmowała coraz więcej obowiązków tej państwowej służby? Naszą misją jako PregnaBit jest doprowadzenie każdej ciąży do szczęśliwego rozwiązania. Natomiast nie mamy wpływu na wszystko.
Bardzo chcielibyśmy, żeby ten sprzęt, żeby takie możliwości były dla każdej kobiety dostępne. Natomiast tutaj my jesteśmy w stanie przygotować całą dokumentację z tym związaną do tego, żeby taka usługa weszła w tak zwany koszyk usług, prawda, świadczeń zdrowotnych. I będziemy chcieć coś takiego wykonać, natomiast to jest dużo pracy związanej z odpowiednim opisem. No i przede wszystkim dany urząd, dana instytucja musi uznać to jako świadczenie, które będzie refundowane. Na to bardzo liczymy. Wydaje mi się generalnie, że telemedycyna jest świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza tam, gdzie są duże odległości, zwłaszcza tam, gdzie są problemy związane z niewystarczającym personelem medycznym i ma ogromne szanse, więc w moim odczuciu powinna być zwrócona uwaga na to, że to jest bardzo fajne jakby narzędzie do tego, aby osiągać cele takie, jakie są profesjonalna służba zdrowia i zapewnienie każdemu odpowiedniej usługi medycznej. A konkurencja? Są takie rzeczy już na świecie? Oczywiście pewnego rodzaju rozwiązania się pojawiają, które mają na celu jakby zaspokojenie tej potrzeby, a potrzebą jest dbanie o jeszcze nienarodzone dziecko. Natomiast są to rozwiązania działające na trochę innej zasadzie. Na przykład nie wykorzystują one sensorów takich kardiotokograficznych jak w stacjonarnym, profesjonalnym KTG, a KTG jest znane od ponad 60 lat, jest znane, bezpieczne, używane. Używają różnego rodzaju innych sensorów i to ma różne efekty. Podobne rozwiązania również nie są tak komplementarne, to znaczy nie oferują zarówno urządzenia profesjonalnego, medycznego w połączeniu z centrum monitoringu. Czasami kobieta pozostaje sama baranem ze sobą z tym baranem, czyli wspomniałam o tych detektorach. I to może być niebezpieczne, a na pewno nie jest to wygodne. Wybierają się Państwo z tym za granicę potem? Tak jest. Myślimy już o zagranicy. Byliśmy 2 razy na największych targach europejskich Medica. W 2014, jeżeli chodzi o telemedycynę, nie było tam aż tak wiele. W 2015 widzieliśmy już ogromny boom, gdzie puchali całej, było poświęcone telemedycynie. W tym roku już jedziemy jako wystawca. Nawiązujemy dużo kontaktów z zagranicy. Są państwa, gdzie ta telemedycyna już działa od wielu lat i działa świetnie i nawet jest refundowana, więc na pewno przyglądamy się temu, jak to działa i będziemy próbować swoich sił za granicą. Powiedziała Pani, że KTG jest dostępny od blisko 60 lat i tutaj na pewno w wielu głowach powstało pytanie, a jak jest z bezpieczeństwem takiego badania i dla płodu, przede wszystkim bezpieczeństwem dla płodu? No ponieważ jest tak długo stosowane, jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest to bezpieczne badanie. Bezpieczne, wiarygodne, lekarze położne pracują na nim. Jest wiele prac, które pokazuje, że dzięki monitorowaniu takiemu stałemu, na przykład w ośrodkach, gdzie jest patologia ciąży, badanie takie wykonuje się 2-3 razy dziennie, po to, żeby właśnie na bieżąco ten stan monitorować. W związku z tym, w moim odczuciu jest to duże prawdopodobieństwo, żeby wykryć te zagrożenia, można to przenieść również w sytuację domową. Więc takie badanie jest... Dziadostwo, po co? Gdy moc nami... Jakieś odzysy... Powiedzenia to powiem, nie oczywiście w ramach pretensji, żalów, jakichś kłótni, ale uważam, że każdą metodą dyskretnego zwracania uwagi się bardzo dobrze wychowuje. Zwraca się na pewne rzeczy, co dziecko nie wie i jak się mu nie mówi, no to nie będzie wiedziało. Natomiast też mamy pogodny dom i wesoły i właśnie są zwierzęta, także... Ale łatwiej jest, że zresztą w ogóle ludzie, którzy mają zwierzęta, kochają, no jak mają, to i kochają, mam nadzieję, bo to już tak idzie w parze, to są tacy trochę lepsi chyba ludzie, niż no tacy, którzy nie patrzą na przyrodę oczywiście, takim okiem. Oczywiście, zwierzęta są wspaniałe. Czego uczą? Tak. No, miłości przede wszystkim, zupełnie bezinteresownej. Chcę dowiedzieć się jeszcze od Pani też. Właśnie Pan tutaj miał problem z tym kotem u nas i kotka
kotka znalazła się tylko dlatego, że miałyśmy problem ze szczurami i musiała, to ja nie chciałam, bo nigdy w życiu nie miałam kotki. Natomiast ja mam taki problem, że ja zwierzęta uczłowieczam. Znaczy w pewnym momencie zwierzęta reagują jak ludzie, rozmawiają jak ludzie. Z kotką miałam problem. Ona przez na początku tolerowała nas. Chodziła, zresztą chodzi do dzisiaj swoimi drogami. Jak to kot. Jak to kot. Natomiast już jest w tym momencie, że przychodzi pogadać, przychodzi się przytulać, czego nie było jeszcze prawie. Ja nie widziałam u kotów coś takiego. Nie, to pani to kot przychodzi po to, żeby się przytulać i cały i tru 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 i tru tru tru. Czasem ja idę się kłaść spać, a tutaj już leży kotka w moim łóżku, czego wcześniej nie robiła, a teraz ja już muszę z nią łóżko dzielić i wcale jej nie spycham, bo tak sama pies jak ma ochotę, ale już tak one czasem wchodzą, żeby sprawdzić, czy mogą. Zwierzęta mają większą intuicję niż nam się wydaje, a mało tego, mają nieprawdopodobny dar wyczuwania naszych samopoczucia, naszego nastroju, czy warto. Na pewno nie ryzykują, więc jak się przytulają, to wiedzą, że tam nic się złego nie stanie. Ale mówię, to z kotem, kot podobno żyje właśnie samopas, nie zaprzyjaźnia się z ludźmi. No ta już jest na tym etapie, że już musi przychodzić się całować. No z psem normalnie są. No właśnie. A jaka to rasa jest? Jedno i drugie jest nierasowe. Takie kundowate, ale to za najlepsze. Tak. Pies też sam przyszedł. Córka szła z wózkiem i szedł obok, przyłączył się i został. No tak. Jakiś taki wychowany na ulicy. No a kotka też została odłowiona przez koleżankę mojej córki na ulicy. Ktoś ją po prostu wyrzucił. Bo taka widać wychowana w domu, to nie trzeba bo jej wszystkiego uczyć, nie dzika kotka. Natomiast odwdzięczają nam się wielką miłością. No właśnie, tak jak wielkiemu aktorowi, aktorowi. Publiczność odwdzięcza się miłym spojrzeniem, brawami, znajomością na ulicy, dzień dobry. Nawet dzień dobry. Często jest tak, jak mówił tutaj pan Roman Kłosowski, mówi: o, panie Maliniak, dzień dobry, panie Maliniak, pozdrawiamy pana. Zawsze. To jest miłe. Tak. Oczywiście, że wiadomo, że to nie jest Maliniak, tylko grał rolę Maliniaka, tak. Ale w pamięci widzów zostanie. Ta rola się podoba. Dobrze, no tak. I to są te takie małe nagrody, małe albo bardzo wielkie. Właśnie, ja uważam, że wielkie nagrody. Jeśli duże nagrody, możemy bardzo sympatyczne, mieć, no. Tak. I nawet od tych właśnie czworonogów, które tylko nie potrafią mówić, a właściwie to mówią, tylko my tak artykułują tego głosu. No to fajnie. O czym nie mówiliśmy? Następnym razem po wakacjach, jak pani Małgorzata Rozniatowska wróci z wakacji, to może się jesienią jakąś spotkamy po premierze bardzo nowej chętnie, sztuki. Bardzo chętnie opowiemy, co tam się dzieje, co jak premiera wypadła i co dalej. Zobaczymy. To jesteśmy umówieni w takim razie. Za dziś dziękuję. Życzę miłych, fantastycznych wakacji. Tego resetu, o którym pani mówiła, wypoczynku. Proszę tam, no nad Bałtykiem jest fajnie. Nad Bałtykiem jest bardzo fajnie. I myślę, że słoneczko będzie dopisane. Słoneczko niech będzie, niech nie będzie za dużego upału, bo w zeszłym roku taki był i to naprawdę piękna, upalna pogoda może też człowieka wykończyć bardziej niż pochmurny dzień, w którym można na przykład pojeździć na rowerze albo pospacerować daleko na taki spacer na plaży. To tak, żeby umiarkowanej pogody, ale bardzo dużych wrażeń fajnych i wszystkiego dobrego życzymy. Bardzo proszę serdecznie państwa, dziękuję. Przypominam, że moim i państwa gościem dziś była w Radiu Pogoda pani Małgorzata Rożniatowska. No i mówimy tym samym dobranoc. Marian Dachniewski i Małgorzata Rożniatowska. Dobranoc państwu. Radio Pogoda. Którzy z bojaźnią cierpią.
to chyba sprzed paru lat. Tak jak ojciec się litruje, wie on, że trotem jest każdy z nas. Jak gwiazdolny są dni nasze, szybko więdniemy krótki nasz czas. Usta Boże, więc przestrzegajmy, by życzliwy zawsze nam był. Wtedy sprawiedliwość Jego będzie nas krzepić do zasi. Pan Jehowa, ten w niebiosa, mocno utwierdził boski swój tron. Potęgę nam objawia, Panem Wszechwładnym jest przecież On. Sławcie Boga, Jego zastępcy, sercem szczerym chwalcie wciąż ja. Sławcie Boga, aniołowie, o duszo moje odesła. Dwa. Słuchać bardziej Boga niż ludzi. Jak nie była łaskę Bożą mieć, odrzucamy świat. Jehowie oddajemy cześć, słuchamy Jego rad. Będziemy bardziej słuchać Go niż ludzi, co z nas drwią. I co dzień poświadczamy to gorliwą służbą swą. Oddajmy Cezarowi, co należy jemu się. Przytworzy Bogu chwały, to powinność czyńmy tę. Nie mamy już dla siebie żyć, Bóg okup przecież dał. Pragniemy tylko Jego czcić, bo Chrystus za nas zmarł. Kto Boga godnie sławić chce, spokojne życie wieść. Od świata niech odwróci się, by z dróg bezprawia zejść. Jehowie Najwyższemu ma należną oddać cześć. I bez bojaźni też co dnia świadectwo o Nim nieść. Musimy... To są jeszcze pieśni starego śpiewnika, czyli już jest nowy i mniej pieśni i brzydszy. On to nagrywał wszystko, nagrywał we wszystkich domach. My wiemy już, jak mamy żyć i chcemy wszyscy wraz. Pieśni są przeróżne, są urozmaicone, są różne. Są wietnamskie, są japońskie, są wszystkie. Z całego świata. Ja nie wiem, musiałabym do niego zadzwonić, czy on nagrywał. I w angielskim, i we wszystkich językach prawie. I w angielskim. Przecież wiadomo, że jak nie było jeszcze kiedyś śpiewnika w języku polskim, to się śpiewało po angielsku. Po angielsku. Jak ktoś umiał, to śpiewa, ktoś nie umiał, to nie śpiewa. To nie jest Mikołaczyna. Nie za
zachwianie przemy naprzód, bliski jest zwycięstwa czas. W świecie ucisk teraz mamy, Jezus przed nim ostrzegł nas, lecz powiedział też odwagi, w tych zmaganiach wesprę was. Przecież to nie nasza walka, Bóg Jehowa wiecie ją. Zali ogniem wszystkich wrogów, wywrze na nich pomstę swą. Ten, kto pragnie świat pokonać, niech nie zomnie w wierze trwa. Chrystus objął rząd królestwa, w ręku swym miecz ostry ma. On już kiedyś świat zwyciężył, z niego wzór bierzemy w czym. O triumfie Boga głośmy, pokładajmy ufność w nim. Numer 4. Boża obietnica raju. A ta pieśń po angielsku była śpiewana jeszcze, jak nie było po polsku. Pięknie, the paradise, the F will be. Pięknie ten refren. Na ziemi raj nasz Bóg obiecał, przywróci go. Sam Chrystus Król, on wszelki grzech i w modry marze usunie śmierć i łzy i ból. Już wkrótce raj przywróci Bóg, utworzy go dla swoich słów. Tam Chrystus Pan obiecał, że wykona to, co Ojciec chce. Zamierzył Bóg wytarłych wskrzesić, uczyni to wnet Jego Syn, wszak Chrystus dał tę obietnicę, że w raju też będziemy z Nim. Już wkrótce raj przywróci Bóg, utworzy go dla swoich sług. Sam Chrystus Pan obiecał, że wykona to, co Ojciec chce. Nastanie czas radości wielkiej, gdy zmarłym znów da życie Bóg. On ludzi sam pouczać będzie, jak w godzie żyć. Przed Jego dróg już wkrótce raj przywróci Bóg, utworzy go dla swoich sług. Sam Chrystus Pan obiecał, że wykona to, co Ojciec chce. Na ziemi raj nasz Pan obiecał, on jako król ma rządzić tu. Dziękujmy więc Jehowie Bogu radosną pieśń. Śpiewajmy mu, już wkrótce raj przywróci mu, utworzy go dla swoich sług. Sam Chrystus Pan obiecał, że wykona to, co Ojciec chce. Numer 5. Niechaj całe stworzenie
wysławia Jehowę. Ogłaszajcie wiecznotrwałą, dobrą nowinę. Pieśń, które są bardzo długie i trudne. Przemierza anioł Boży niebo wzdłuż i wszerz, ma wiecznotrwałą dobrą wieść dla ludzkich rzecz. On woła, bójcie się Jehowy, chwalcie Go i Jemu tylko służcie chętnie, czyńcie to. Trwożące przyszły już Bożego sądu dni. Potęgę Najwyższego wnet odczują dni. Bo słowie teokracji się nie muszą dać. W głoszeniu dobrej wieści mają śmiało. Cóż mówi drugi anioł w obwieszczeniu swym? W tej pracy lud Jehowy uczestniczy z nim. Ogłasza, że Babilon wielki wreszcie padł, że Bóg go wkrótce zniszczy, zniknie po nim ślad. Jehowa każe głosić swojej pomsty wieść, wywyższać Jego imię, by Mu oddać cześć. Głosimy w wielkim polu zgodnie wszyscy raz z aniołem Bożym, który w służbie wiedzie nas. Syn Boży oraz Jego aniołowie z Nim zaczęli dzieło sądu nad systemem.
radości ogłaszania za nas dożyłe Pan. Przywilej nauczania jest nam wszystkim dan. Posłuszni Jego woli nawołujemy lud z radością niech czci Boga za zbawienia. 7. Nadzieja na jubileusz dla ludzkości. Fortepian to jest najważniejszy instrument na świecie. Najważniejszy. Klasyczny. Boże, nie biada, aż kto dziś w niewoli. Ewi, jak ktoś fałszuje, to wszystko słychać. Szabatu dzień zaświta, wnet zbawienie już uczni. W stworzeniu wolność, pokoje też, ten jubileusz da. Ogłosi go sam Chrystus Pan, od Boga władzę ma. Wnet tysiącletni Boże rząd odmieni ludzki los. Z niewoli diabła wyrwie nas grzechowi zadacio. Nadzieję tę to było nagrywane 25 lat temu. Może 20 paru. Osiem. Lojalne przestrzeganie porządku teokratycznego. Jedność zachowywać i lojalnie trwać. Szczerze oddani, wierni poddani, dobry jest dla nas Bóg. Ma w swojej pieczy, kocha jak dzieci, swych lojalnych ziemskich sług. Móc nasz Chrystus Jezus wstąpił już na tron. Dzisiaj swych żołnierzy stale szkoli on. Bądźmy zjednoczeni, bój duchowy wręcz. Stalmy więc szeregi, złączmy ręce swe. Szczerze oddani, wierni poddani, dobry jest dla nas Bóg. Ma w swojej pieczy, kocha jak dzieci, swych lojalnych ziemskich sług. Drogę nam wskazuje pomocników dwóch. To niewolnik wierny i
nas Bóg. Ma w swojej pieczy, kocha jak dzieci, swych lojalnych ziemskich duch. 8, 9. Numer 9. Błogosławieństwo Jehowy w bogactwach. Bądźcie niezachwiani. Dni ostatecznych przybliżył się kres. Służba dla Boga zaszczytem dziś jest. Trzeba być mężnym, o wiarę swą dbać i niewzruszenie wciąż trwać. Wciąż niezachwiany masz być i z daleka od świata żyć. Trzymać się prawdy słów Boga prawo. Boże pokosy szatański zły świat, strzeż więc umysłu przed sidłem złych rad. Kto niezachwianie przy Bogu swym trwa, Jego ochronę też ma. Wciąż niezachwiany masz być i z dala od świata żyć, trzymać się prawdy słów Boga prawości czcić. Służyć Jehowie gorliwie dziś dzień, wizję królestwa przed sobą wciąż miej. Być się nadziei, głoś dobrą, wieść tę. Wnet trudne dni skończą się. Wciąż niezachwiany masz być i z dala od świata żyć. Trzymać się prawdy słów Boga prawo. Numer 11. Sulamit i ostatek.
jak do niej rzekła pasterz, sam Chrystus Pan jej. Wraz ze mną swój udział w nagrodzie tym jej. Cóż powie dziewica, niezłomna jak mur, jej słowa stanowią dla wszystkich nas wzór. W wyłącznym oddaniu już zawsze żyć cię, miłości twej żalem radować też się. Niezłomna jak szeol, ta miłość jest twa, jak płomień Jehowy, niezmiennie wciąż trwa. Ostatku ty. Jak do... Niezwykle autorski, a z drugiej starający się być jak najbardziej obiektywnym. No a na koniec dzisiejszego spotkania jeszcze jeden wielki indywidualista, tym razem patrzący na Bacha chyba nieco bardziej przez pryzmat muzyki nowej, muzyki dwudziestowiecznej. Obaj, mam na myśli Światosława Richtera i Glenna Goulda, obaj się bardzo szanowali, chociaż mieli skrajnie odmienne podejście do bachowskiej materii. Po to nagranie Richtera też sięgniemy w przyszłym tygodniu. To nagranie bardzo znane, kultowe wręcz, na swój sposób chyba najbardziej monumentalne, dokonane w Salzburgu, część pierwsza nagrana w roku 1970 i dzisiaj na dobranoc ostatnie preludium z zeszytu pierwszego, czyli preludium w tonacji H-moll w katalogu dzieł kompozytora, w katalogu Schmidera, to jest pozycja 800. W brzegach był także obecny prezydent RP Andrzej Duda. Transmisję ze Światowych Dni Młodzieży przeprowadzają Radio Maryja i Telewizja Trwam. Powstanie warszawskie jest pomnikiem naszej pamięci, a powstańcy naszym największym skarbem, powiedział prezydent Andrzej Duda. W stolicy odbyły się dziś obchody 72. rocznicy Powstania Warszawskiego. Szef Polskiego Państwa w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego wręczył odznaczenia państwowe i spotkał się z uczestnikami powstania. Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie redukcji CO2 w budownictwie czy rolnictwie są niesprawiedliwe dla Polski, leżą natomiast w interesie niektórych państw Unii Europejskiej, powiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko. Chodzi o proponowane przez Komisję Europejską ograniczenie przez Polskę o 7% w stosunku do 2005 roku emisji gazów cieplarnianych w budownictwie, rolnictwie i transporcie. Ministerstwo Rozwoju we wrześniu zaprezentuje nowy model wspierania eksportu, którego kluczowym elementem będzie Agencja Wspierania Eksportu. Agencja jako narzędzie wykonawcze ma wchodzić w skład systemu Polskiego Funduszu Rozwoju. Ma opierać się w dużej mierze na bazie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Jednak jej rola będzie znacznie szersza. Na rynku drastycznie spadają ceny wiśni. Związek Sadowników RP oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpili do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy zachowania rynkowe przedsiębiorców prowadzących skup tych owoców nie naruszają zasad konkurencji. Do resortu napływają liczne sygnały kierowane przez rolników w sprawie bardzo trudnej sytuacji na rynku wiśni. Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z obligatariuszami drugie już porozumienie w sprawie przesunięcia terminu uzgodnienia umowy restrukturyzacyjnej. Jego termin ustalono na 31 sierpnia tego roku.
Ministerstwo Finansów skierowało projekt ustawy hazardowej do notyfikacji w Komisji Europejskiej. W informacji zwrotnej komisja podała, że odpowiedź zostanie przekazana do 31 października. Resort chciałby, aby po wakacjach z projektem zapoznał się Sejm. Jutro jest ostatni dzień tzw. okna transferowego, kiedy można decydować o tym, czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część przekazać do OFE. Decyzja dotyczy ubezpieczonych w drugim filarze i ich składki w wysokości 2,92% podstawy wymiaru wynagrodzenia. Pozostała część składki emerytalnej, czyli 16,6%, trafia do ZUS i jest zapisywana na koncie emerytalnym 12,22% i subkoncie 4,38%. Kolejne tak zwane okienko transferowe będzie otwarte dopiero za 4 lata. Ponad 200 różnych wydarzeń, w tym koncerty i spektakle, ponad 1000 stoisk z wyrobami rzemieślniczymi, artystycznymi, kolekcjonerskimi. To atrakcje otwartego dziś w Gdańsku 756 Jarmarku Świętego Dominika. Impreza potrwa do 21 sierpnia. Premier Bawarii, w którego landzie doszło ostatnio do serii ataków, ponownie odrzucił politykę migracyjną kanclerz Niemiec Angeli Merkel i jej hasło "Damy radę" w kontekście polityki otwartych drzwi dla migrantów. "Damy radę, nie mogę mimo najlepszej woli uznać tego zdania za moje własne", powiedział premier Bawarii po spotkaniu partii CSU, siostrzanej partii CDU, kierowanej przez kanclerz Merkel. "Problem jest za duży, więc próby jego rozwiązania niesatysfakcjonujące. Ograniczenie imigracji jest warunkiem bezpieczeństwa tego kraju", podkreślił. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa FSB poinformowała o cyberataku na sieci komputerowe 20 rosyjskich organizacji, w tym instytucji państwowych i firm przemysłu obronnego. Według FSB był to precyzyjnie wymierzony i skoordynowany atak. W ramach dochodzenia antyterrorystycznego belgijska policja zatrzymała dwóch braci podejrzanych o planowanie zamachu w Belgii, podała prokuratura federalna w Brukseli. Jeden z nich został zwolniony, drugiemu sąd postawił zarzuty i aresztował go. Rosyjska armia wspierająca reżim w Damaszku zapowiedziała otwarcie 4 nowych korytarzy humanitarnych z oblężonych przez syryjską armię dzielnic Aleppo. Dotąd pozwoliły one na ewakuację 169 osób i złożenie broni przez 69 rebeliantów, podała. I tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju i ze świata. Oh!
nocy. Słuchają Państwo Radia Maryja. Już niedziela rozpoczęta, ostatni dzień miesiąca lipca. 18. niedziela zwykła dla naszej ojczyzny i dla całego Kościoła. To dzień szczególny, ponieważ dzisiaj już ostatni moment, ten najważniejszy, kulminacyjny, zakończenie Światowego Dnia Młodzieży na Campus Misericordie w Krakowie. Chcemy rozpocząć ten nowy, uroczysty, wspaniały dzień w imię Boże, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Oczywiście nie możemy nie powierzyć tego nowego dnia naszej Matce Maryi, naszej Królowej i Pani. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze. Dziewica, słuchają Państwo Radia Maryja, przy mikrofonie ojciec Zdzisław Plawka. Bardzo serdecznie o tej nocnej porze, w tę uroczystą niedzielę, ostatnią niedzielę i ostatni dzień miesiąca, nie lipca. Cieszę się, że mogę z Państwem te godziny nocne przeżywać z tą świadomością, że tam, na Campus Misericordie, koło Wieliczki, koło Krakowa, tysiące ludzi, wspaniałych ludzi, których przyciągnęła miłość do Chrystusa. To młodzi ludzie całego świata tam się chcą spotykać, tam chcą uwielbiać Boga. Wokół następcy Piotra, Ojca Świętego Franciszka, w ramach 31. już Światowego Dnia Młodzieży, tego Światowego Dnia, które kiedyś zaczął wielki nasz święty Jan Paweł II.